Macie dobrą passę w życiu. Nie martwicie się o to, co tu i teraz, o to, co było, tylko z uśmiechem patrzycie w przyszłość. Ta przyszłość to sukces. Sukces w waszych biznesach, waszej twórczości, działaniach. Szacunek, sława, uznanie, pieniądze. Robicie, co kochacie. Dobrze na tym zarabiacie. I pojawia się karta pełnej obfitości. Niczego wam w życiu nie brakuje. Jeśli chodzi o kwestie materialne, brakuje wam miłości. Odwrócony król miłości, mężczyzna, który się odwraca, odchodzi. On odniósł w życiu wielką porażkę. Popatrzcie, że swoich sukcesów w pracy, w pieniądzach nie widzi. Zapomniał o miłości i to jest jego życiowa porażka. Sława, sukcesy w pracy, pieniądze szczęścia jednak nie dają. Jeżeli nie ma miłości, jest życiowa porażka. Dlatego pojawia się jesień. Niechęć do życia pomimo tych wielkich sukcesów w pracy. Brak pomysłów na życie. Stan depresji, smutku. Serce piramidy jest to konflikt z drugą połówką. Musicie dać sobie czas. Popatrzcie. Ten ptak w dziobie trzyma wiadomość. Z karty po prawej stronie. Właśnie z tej pełnej klapsydry. Więc to nie jest tak, że panowie odchodzą na zawsze. Tylko panowie informują swoje drugie połówki, że potrzebują czasu. Czasu, by dotrzeć do swojej głębi, do swojego serca, odkryć, czego naprawdę pragną, czego potrzebują, jaki sens ma ich życie. Tego panowie będą szukać. Tam pod Sfinksem jest ta komnata tajemnic. Będą szukać skarbu w swoim sercu, natchnienia do życia, swojej duszy. A wy, panie, będziecie musiały poczekać, aż panowie te skarby w swoich sercach odnajdą.